Mamy czas, spokojnie. Nam się nie śpieszy. Nam się nie śpieszy. Witajcie na kanale Music to the TV, z tej strony Mika Jakubowski i Radosław Stefański. Czeka nas gala British Music Awards. Co powiesz na ten temat? Ja myślę, że to są takie przedwstępy do Grammys. Na przykład jak Złote Globy są przedwstępami do Oscarów i załóżmy, że w tym roku Leonardo DiCaprio zgarnął statuetkę na Złotych Globach, to można się spodziewać, że zdobędzie też na Oscarach, ale zobaczymy. Jeżeli ktoś teraz zdobędzie statuetkę, to może też zdobyć Grammys, także to są bardzo wyjątkowe też nagrody. Wiesz, kto zdobędzie i tak, czy i tak? No mówiliśmy o tej pani już, ale to za chwilę do tego przejdziemy. Spekuluje się, że tegoroczni artyści to między innymi Adele. Zaskoczenie. Nie sądzę. Blair, Coldplay, czy nasz kochany przyjaciel od Calvin Klein. Justin Bieber! Proszę Państwa, kto ma największą szansę na wygraną? No kto? No kto? Radosław Stefański. Największą szansę na wygraną ma Adele. No proszę Państwa, no nie ma nad czym dyskutować. No ona jest popularna, ale bez przesady. Ale nie aż tak popularna. Bez przesady. Oczywiście oprócz Adele statuetki może zgarnąć jeszcze Ed Sheeran albo Years and Years. Ale jest bardzo dużo jeszcze kandydatów na i kandydatek oczywiście na te statuetki. No i zobaczymy, jak to będzie. Gala jest 24 lutego. A teraz chcielibyśmy wam przedstawić nominacje do różnych kategorii, które zdobyli poszczególni artyści. Naszym faworytem w kategorii brytyjski artysta solowy jest Mark Ronson. Mm-hmm. Dlaczego? Może przedstawić naszym widzom? Przede wszystkim, no przynajmniej dla mnie, i mam nadzieję, że Alek się ze mną zgadza, jest świetnym muzykiem, producentem, artystą i wykonawcą. Grał z takimi zespołami i z takimi artystami jak Amy Winehouse. W tym roku Kevin Parker z Tame Impala z piosenką Daffodils. Świetna piosenka, naprawdę. Follow się oskowerowali, tak by the way, warto posłuchać. No i to przede wszystkim jest nasz główny kandydat do tej statuetki. W kategorii... Come on, no. Stary, spałam godzinę dzisiaj, proszę. A co robiłeś przez tą noc? W kategorii brytyjska artystka solowa mamy tutaj dwie styczności pomiędzy moją ulubioną wykonawczynią muzyki soul a naszą dobrą znajomą, czyli pomiędzy Amy Winehouse a Adele. Wiadomo, że wygra Adele. Dlatego, bo Adele. Dokładnie. Ale z drugiej strony Amy Winehouse była bardzo piękną, cudowną artystką. No, bez przesady. Dlatego ci to mówię, bo jej dokument został nominowany do Oscarów. I ja jestem pewien, że tego Oscara zdobędzie. Pieniądze. Wiesz co, odcinek powinien się nazywać Pieniądze. Albo jakiś, nie wiem, hajs od Radka Stefańskiego, albo co. Money, money. W kategorii brytyjski zespół nominowane są zespoły takie jak Blair, Coldplay, Falls. Ale statuetki i tak zdobędzie One Direction albo Years and Years. Oczywiście ja sercem jestem za zespołami wymienionymi na początku. Falls, Coldplay, Blur to są świetne naprawdę zespoły. Wiadomo, kto zdobędzie statuetkę. No, ja przepraszam, my nic wam nie sugerujemy. My tylko wam mówimy prawdę. Mówimy jak jest. Mówimy jak jest. O nie, to jest autorskie. Sorry. Przepraszam pana Maxa Kolonko, przepraszam. Ja jednak jestem za One Direction, to są tak, bardzo ładne chłopaki. Ja powiem ci młodzi, tak. Energiczni. Tak, z werwą mają pomysł na siebie. Come on, man. Uwaga. Oh, man. To jest czas, który sobie zaplanowaliśmy, żeby nagrać odcinek. Nie nagraliśmy 1/3. YouTube. W kategorii brytyjski producent roku znowu tutaj się przejawia nazwisko, przynajmniej według nas, Marka Ronsona. Oczywiście jest też producent o imieniu Charlie Andrew, który współpracuje z takimi zespołami jak np. Al Jay. To samo mówi za siebie. Także tutaj są dwie styczności pomiędzy Markiem Ronsonem, właśnie a Charlie Andrew. Czy nie to ten? Przecież co to jest za dźwięk? Czyki, czyki. Czyki, czyki. To już brzmi jak jakaś Malaga taka afrykańska. Mówię jak jest, sama, po raz kolejny, ja mówię sama jak jest. Sama onomatopeja, ciki, ciki, nic mi nie mówi, ale jak powiedział mi już o Bruno Marcie, to już wiedziałem, o co chodzi. Bruno Marek. Odnośnie najlepszy brytyjski singli, tutaj nie może być zaskoczenia, bo statuetkę znowu pewnie zdobędzie, ale z piosenką Hello. Co tu więcej mówić? Adele zdobędzie wszystkie British statuetki, British Music do których Awards, jest nominowana. Będzie Adele, koniec kropka. Tak, to będzie wieczór Adele. Oczywiście oprócz Hello są takie piosenki jak Bloodstream, Ed Sheeran i Rudimental. Oczywiście jeszcze Years and Years King, Ellie Goulding, Love Me Like You Do, która była soundtrackiem do filmu 50 twarzy Greya. Tak. Nie znam tego filmu. Ja chyba znam, chyba. No, jeszcze, znamy ten film, kto go nie znał. Kto go nie zna. Kto go nie zna.
Ja mam czas. No. Dawaj, Roman. Radek. Radas of Chris Defiansky. Dobrze, że mogę wycinać pełen fragment. Głośniej, Radek. Dobra. Naprawdę, nie możesz być taki nudny. Przepraszam. Nie, koniec, nie. Twój poziom hamstwa już się zakończył. Są dwa tygodnie chyba od nowego roku, od Sylwestra i muszę jeszcze fajerwerki. Nie wiem, czy dopiero teraz się odpaliły, czy co. Kto mogę temu zabronić? Dobra. Biedny. Do nominacji w kategorii brytyjskie album roku. Zapraszam. Ale po co? Radek, zaakcentuj ładnie to pierwsze zdanie. Do nominacji w kategorii... Dobra, lecimy, no. Proszę. Sam nie rozśmieszasz. Skończmy. Sam nie rozśmieszasz. Czopku balantajski. Wow. Zabalało mnie. Do nominacji w kategorii brytyjski album roku załapali się tacy artyści jak Adele z albumem 25, Jamie XX z albumem In Color, czy Coldplay z albumem A Head Full of Dreams. Mm-hmm. Ja myślę, że znowu to będzie Adele. Znaczy, no wiecie co, ja naprawdę liczę, że Adele nie zdobędzie tego wszystkiego, bo to są czasem naprawdę fajne płyty konkurujące właśnie z tym 25 i jeżeli tylko i wyłącznie Adele wszystko zgadnie, no to po co robić muzykę? W kategorii artysta solowy w całym świecie, no to tutaj mamy dwa typy, Drake oraz Justin Bieber. Przesłuchałem trzy piosenki Justina Biebera i powiem szczerze... Sorry! Tak, i powiem szczerze, że one naprawdę nie są takie złe. Bo naprawdę, jeżeli coś Justin Bieber wypuścił, to ja to słuchałem, ale zazwyczaj wyłączałem po 10 sekundach. A tutaj dopinałem do drugiej minuty, a później wyłączyłem, także jest progres. Justin, tak trzymać. Dobra, to będę obiektywny. Wszystkie statuetki zdobędzie Justin Bieber i Adele. A szczególnie, że Justin Bieber nie jest artystą brytyjskim. Nie jest nawet amerykańskim, jest z Kanady. Tak, jak ktoś by nie wiedział. Znaczy, ma obywatelstwo. Czemu my gadamy o Justinie Bieberze? W kategorii artystka roku to mamy dwa typy, tak? Björk, Lana Del Rey. I Lana Del Rey, tak, oczywiście. No bo to są dwa najbardziej oczywiste typy według nas, ale nie powiem wam, kto może zdobyć tą statuetkę, bo to będzie naprawdę wyrównana walka. To będzie Adele, nawet jeżeli nie jest nominowane. I uwaga, dochodzimy do przynajmniej mojej, jakiejś tam bardziej utożsamy się z tą kategorią, bo to jest zespół. No i na przykład mamy tutaj takie zespoły jak Alabama Shakes, Tame Impala, U2 i Jewels of Death Metal. Oni niech to zdobędą, proszę. Ale ze współczucia czy do tego, żeby... Nie, na serio. Ja myślę, że powinni to zrobić dlatego, bo wydali dobrą płytę po prostu. Podsumowując. Czekam... Wszystko zdobędzie Adele, chociaż mamy nadzieję, że tak się nie stanie, że... Tak, jednak, liczymy, że inne zespoły też zdobędą jakieś statuetki. Że Mark Ronson coś zdobędzie, że zdobędzie też coś Eagles of Death Metal, że zdobędą inni artyści typu Coldplay, Foz. Dokładnie. YouTube też mam nadzieję, że też coś będzie. Także piszcie w komentarzach, komentujcie, oceniajcie, wymieniajcie się dygresjami. Miłością. Dygresjami, pomysłami, kto może jeszcze coś zdobyć. Pamiętajcie, nigdy nie nagrywajcie odcinka na YouTubie po jednej godzinie spania, bo będziecie wyglądać tak jak ja dzisiaj. Było spać. Ale nie spałem. Także przed państwem, Mikołaj Gwozda i Radosław Stefański. Do zobaczenia. Wow.